Piotr Relich, PCH24TV. Witam Państwa. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pani Karolina Pawłowska, dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. I dzisiaj chcieliśmy porozmawiać o WHO, a konkretnie o petycji, którą wystosował Instytut Ordo Iuris do premiera Mateusza Morawieckiego, Make WHO Great Again, dotyczący właśnie, czego dotyczy ta petycja? Więc tak, WHO z pewnością jest organizacją, która, jak pokazuje dzisiejszy kryzys, jest potrzebna. W dobie globalizmu, w dobie tego, że mamy tutaj kontakty na arenie międzynarodowej bardzo wzmożone, możemy się poruszać, taka koordynacja polityki zdrowotnej jest jak najbardziej potrzebna i tutaj nie mamy co do tego wątpliwości. Zresztą historia działania WHO pokazuje, że organizacja ta miała wiele takich zasług, które rzeczywiście przyczyniły się do polepszenia służby zdrowia, szczególnie w państwach rozwijających się. Natomiast celem naszej petycji, naszej akcji jest to, aby WHO w swoich działaniach wreszcie powróciła do pierwotnych celów, do pierwotnych założeń, na których została ufundowana. Jak wskazuje jej konstytucja z 1948 roku, jej celem jest wspieranie polityki zdrowotnej państw, jest koordynowanie polityki zdrowotnej, nie zaś promowanie radykalnych, ideologicznych postulatów, które niestety dzisiaj w polityce WHO jest wszechobecne. A jakie to są postulaty? WHO przede wszystkim jest jednym z głównych takich propagatorów aborcji, jeżeli chodzi o agendy ONZ. WHO już od wielu lat wydaje różne takie techniczne dokumenty, nazywane poradnikami, nazywane właśnie jakimiś takimi dosierami, w których stale powtarza się jeden temat. Kobiety powinny mieć prawo do bezpiecznej aborcji, a jedyną możliwością tego, żeby aborcja była bezpieczna, jakkolwiek paradoksalnie to nie brzmi, jest legalizacja jej na jak najbardziej masową skalę. I w tych dokumentach stale pojawia się jeden postulat. Postulat tego, aby w poszczególnych państwach te ustawy dotyczące aborcji, dotyczące zabójstwa prenatalnego były zmieniane w taki sposób, żeby zabójstwo prenatalne było legalne. Co więcej, Światowa Organizacja Zdrowia, co mnie szczerze mówiąc najbardziej szokuje i wiele innych osób z naszego instytutu, wykorzystuje obecną pandemię, obecny kryzys, nie do tego, żeby podreperować jakby opinię na swój temat poprzez działania zmierzające do zwalczenia pandemii, ale do tego, żeby promować aborcję na szeroką skalę. Tutaj mam na myśli w szczególności aborcję farmakologiczną. Proszę sobie wyobrazić, że zdaniem WHO problemy z dostępem do tak zwanego zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego są jednymi z kluczowych problemów tej pandemii, w związku z czym rekomenduje ona, by jak najbardziej rozszerzać dostęp do aborcji farmakologicznej właśnie poprzez promowanie tej koncepcji aborcji farmakologicznej, czyli aborcji wykonywanej przez kobietę samodzielnie w domu i to nawet bez kontroli lekarskiej. Właśnie odnośnie tego, co pani mówi, taki mam przygotowany cytat. Aborcja według WHO jest konieczna w tym czasie. I tutaj, jak podają jej przedstawiciele, wybory i prawa kobiet do opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego powinny być przestrzegane niezależnie od statusu COVID-19. Dotyczy to także dostępu do antykoncepcji i bezpiecznej aborcji w pełnym zakresie prawa. Dokładnie. Tutaj jakby WHO wychodzi z założenia, że aborcja i promowanie aborcji jest równie ważne jak na przykład ochrona zdrowia kobiet, matek, tak, ochrona zdrowia okołoporodowego, co jest absolutnie absurdem. Już teraz widzimy jakie skutki wywiera tego typu polityka. Mamy na przykład do czynienia z poradnikami wydawanymi przez organizacje feministyczne, tak jak Federa, które w tej chwili tę aborcję farmakologiczną bardzo usilnie promują, powołując się właśnie na wytyczne WHO.
Mamy do czynienia z licznymi państwami, takimi jak Wielka Brytania, jak Nowa Zelandia, które dopuszczają dokonywanie tak zwanej teleaborcji. I widzimy, że to wszystko idzie w takim kierunku, żeby tak naprawdę podważyć te wszystkie przepisy dotyczące ochrony życia w państwach, które co do zasady aborcji zakazują, takich jak Polska. W końcu, jeżeli doprowadzimy do tego, że aborcja farmakologiczna stanie się tak popularna, będzie stosowana na tak masową skalę, jak chciałaby tego WHO, to te przepisy o ochronie ludzkiego życia staną się tak naprawdę przepisami zupełnie pustymi. Dlatego, że bardzo trudno jest ścigać aborcję farmakologiczną, bardzo trudno jest ścigać lekarzy, którzy tę formę aborcji przepisują kobietom i w ogóle monitorować cały ten proceder. Dlatego naszym zdaniem te wszystkie działania mają właśnie wykorzystać pandemię do tego, żeby ta aborcja stała się jeszcze bardziej powszechna i żeby właśnie to prawo, które chroni ludzkiego życia, obowiązywało w jak najmniejszym zakresie, żeby stało się prawem martwym. Czyli nawiązując do Pani słów, WHO zdaje się wykorzystać obecną sytuację, wykorzystać lockdown, restrykcje dotyczące życia gospodarczego, społecznego w krajach Europy Zachodniej, ale też nie tylko, do tego, aby umożliwić jak najszerszy dostęp do aborcji ponad przepisami obowiązującego prawa. Oczywiście oni tego nie mówią wprost. Oczywiście to nigdzie nie pada w żadnym z ich dokumentów, dlatego że oni piszą o aborcji jednak w granicach obowiązującego prawa. Natomiast są wypowiedzi ekspertów WHO, którzy wprost mówią, że tam, gdzie aborcja jest ograniczona właśnie między innymi ze względu na obowiązujące prawo, tam powinno się kobietom przedstawiać aborcję farmakologiczną jako najlepsze rozwiązanie, nawet właśnie bez kontroli lekarza. Zresztą jest bardzo dużo stron internetowych, bardzo dużo organizacji, które działają w ten sposób, że wykorzystując właśnie słabość organów ścigania, zachęcają kobiety do aborcji farmakologicznej, przekazują im te środki poronne. Niestety jest ten proceder całkiem rozpowszechniony i teraz tylko i wyłącznie poprzez takie działania się rozpowszechnia. Warto tutaj od razu powiedzieć, że to nie jest tak, że WHO wyszła z aborcją farmakologiczną dopiero teraz. Taki duży dokument poświęcony aborcji farmakologicznej został wydany przez WHO latem 2019 roku. Jednocześnie, niemal jednocześnie WHO wpisała na listę leków podstawowych, co też jest bardzo kuriozalne, właśnie środki poronne, wskazując, że powinny być tam, gdzie to możliwe, zapewnione jako leki podstawowe. Także to jest tak naprawdę, tak jak już tutaj się u nas przewijało w naszej rozmowie, ta epidemia niestety nie zahamowała tych radykalnych dążeń WHO, ale wręcz przeciwnie, została wykorzystana jako pretekst do tego, żeby te swoje radykalne ideologiczne postulaty jeszcze bardziej promować. Bardzo dużo mówi się o właśnie teleaborcji czy aborcji farmakologicznej, do której wymagana jest konsultacja z lekarzem, czy to za pomocą telefonu, czy wideokonferencji. Ale właśnie, oczywiście środki poronne zostają dostarczone przez kuriera. Jednak wielu ekspertów podkreśla i zaznacza, że tego typu zabiegi są bardzo niebezpieczne i dla zdrowia kobiety, ale też budzą wątpliwości etyczne. No tak, tutaj jakby cały czas trzeba mieć na uwadze, że aborcja jest zabójstwem nienarodzonego dziecka. To jakby już samo w sobie sprawia, że aborcja nigdy nie może być postrzegana jako coś bezpiecznego, dlatego że to jest po prostu niemożliwe. Aborcja prowadzi do śmierci nienarodzonego dziecka. Natomiast druga kwestia, tak jak już pan powiedział, aborcja, szczególnie taka przeprowadzana w tym tak zwanym domowym zaciszu, jest też bardzo niebezpieczna dla kobiety. Tutaj wielu lekarzy podkreśla, że aborcja farmakologiczna może prowadzić do
wystąpienia krwotoków, licznych skutków ubocznych, już nie mówiąc o tym, jakie skutki w sferze zdrowia psychicznego może mieć ona dla kobiet. Na stronach internetowych organizacji właśnie zapewniających dostęp do tego typu pigułek można znaleźć liczne, niemoderowane przez właścicieli tych organizacji posty kobiet, które dokonały tej aborcji farmakologicznej w domu i były przerażone tym, co zrobiły. Już nigdy nie były w stanie zapomnieć o tej ogromnej traumie, jaką spowodowało u nich zabicie nienarodzonego dziecka. Aborcja jest im przedstawiana jako taki zabieg bezbolesny, jako zabieg, który nie powoduje żadnych skutków ubocznych. Tak jak już wiemy, na przykład tak jak aborcyjny Dream Team tak to przedstawia, że aborcja jest okej, aborcja to nic złego, nie ma się czego wstydzić, niczego złego nie powoduje. Kobiety te, które dokonują tej aborcji, wierzą tego typu przekazom, muszą potem mierzyć się z ogromną traumą psychiczną, a także często bywają zaskoczone właśnie przez krwotoki czy problemy zdrowotne, które wymagają później hospitalizacji. Także naprawdę trudno zrozumieć, dlaczego WHO, organizacja mająca stać na straży zdrowia, zdrowia kobiet, zdrowia dzieci, promuje aborcję i szczególnie tę formę aborcji, która jest przecież tak bardzo niebezpieczna, zarówno, no, przede wszystkim dla dzieci, ale także dla kobiet, które ją wykonują. Tak. Chciałem jeszcze nawiązać do samej petycji. Tytuł Make WHO Great Again oczywiście kojarzy się tutaj z hasłem wyborczym Donalda Trumpa Make America Great Again. Donald Trump ma, możemy tak powiedzieć potocznie, nie po drodze z WHO, szczególnie w ostatnim czasie zarzuca tej organizacji chinocentryczność, że na skutek zaniedbań czy tuszowania prawdy o koronawirusie dzisiaj ta pandemia rozwinęła się w ten sposób w Stanach Zjednoczonych. Czy Ordo Iuris niejako inspirowało się tym amerykańskim hasłem przy tworzeniu tej petycji? Na pewno to hasło jest dla nas inspiracją, bo w bardzo dobry sposób oddaje to, o co nam w tej petycji chodzi. Rzeczywiście Donald Trump rzeczywiście wyszedł z taką, pierwszy wyszedł z taką głośną inicjatywą tego, żeby zrewidować to, co się dzieje w WHO, natomiast on po prostu stwierdził, że należy obciąć środki tej organizacji. Tutaj akurat pod tym względem nasza petycja się różni od podjętych przez jego działań, dlatego że naszym zdaniem WHO powinno istnieć, powinno być finansowane, natomiast tym, co powinno się zrobić z tą organizacją, i to tutaj właśnie zależy od państw, które tę organizację tworzą, państw członkowskich, to rewizja dotychczasowych działań i powrót do założeń, na których funkcjonowanie WHO było oparte, czyli powrót do ochrony zdrowia i skończenie z nachalną propagandą radykalnych, ideologicznych postulatów, jak to ma miejsce dzisiaj. Chodzi o to, żeby WHO wreszcie działała w zgodzie z prawem międzynarodowym, a nie była takim wehikułem, motorem dla depopulacjonistów czy przedstawicieli skrajnego feminizmu. Ale tak, na pewno to hasło jest pewną inspiracją dla nas. Bo tak jak mówiłam, w bardzo dobry sposób oddaje to, co nam chodzi. Chcemy, żeby WHO dalej istniało, natomiast żeby wróciło do swoich takich zasług, wróciło do swoich czasów świetności. Mówiąc o ideologicznym zaangażowaniu WHO, nie można też wspomnieć o zaangażowaniu w promowanie ideologii LGBT. No, najdoskonalszy przykład mieliśmy tutaj w Polsce, gdzie decyzje prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, organizacje tęczowe wprost odnosiły się do wprowadzenia edukacji seksualnych właśnie według zasad WHO. Czy może pani powiedzieć coś więcej na ten temat? Zgadza się. WHO jest jednym z takich głównych motorów, jeżeli chodzi o promowanie tej tak zwanej koncepcji praw reprodukcyjnych i seksualnych. I właśnie oprócz aborcji w zakres pojęciowy tej koncepcji włączane jest również prawo do edukacji seksualnej. I tutaj najbardziej takim jaskrawym przykładem tego, w jaki sposób WHO pojmuje edukację seksualną, są słynne zalecenia Europejskiego Biura WHO, jeżeli chodzi o edukację seksualną, w których czytamy o edukowaniu najmłodszych dzieci, o istnieniu
różnych ról płciowych, o istnieniu tak zwanych mniejszości seksualnych, o nieheteronormatywności, czy wreszcie o przyjemnościach płynących z masturbacji. Wszystko to dzieje się w taki sposób, aby jak najbardziej podważyć rolę rodziców w zakresie edukacji swoich dzieci. W tym poradniku, czy w innych poradnikach wydawanych przez współpracujące z WHO w tym zakresie agendy ONZ, czytam między innymi o tym, że dzieci, szczególnie nastolatków, należy zachęcać do tego, żeby w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących tej sfery ludzkiej seksualności czy prokreacji, zwracali się oni do tak zwanych zaufanych dorosłych, a ci zaufani dorośli to oczywiście przedstawiciele organizacji pozarządowych, najczęściej podzielający poglądy WHO dotyczące edukacji seksualnej. I wszystko to ma właśnie oderwać te dzieci, szczególnie te dzieci w tym trudnym wieku, od rodziny, jeszcze bardziej tak naprawdę podważyć te więzi, które już z samej racji tego nastoletniego buntu są troszeczkę nadwyrężone, i skierować, wykorzystać ten czas do tego, żeby skierować te dzieci do tego typu organizacji, które zamiast mówić o odpowiedzialności płynącej z współżycia, z odpowiedzialności za życie, które może powstać w jego wyniku, skupiają się na płynącej z tego przyjemności i traktują to jako czynność niemalże taką po prostu fizjologiczną, która w ich opinii jest niezwykle ważna dla rozwoju. Także właśnie również w tym zakresie WHO bardzo odeszło od swoich celów, odeszło od prawa międzynarodowego, które jednoznacznie wskazuje, że to rodzina jest tą podstawową komórką społeczną, a rodzice powinni mieć prawo do edukowania dzieci w zgodzie z własnymi poglądami i powinni odgrywać wiodącą rolę, jeżeli chodzi o edukację dzieci, również w kwestiach dotyczących prokreacji. Poza tym warto jeszcze wspomnieć, że WHO tutaj proponuje jeszcze jedną rzecz, która jest bardzo niebezpieczna dla rodziny. Mianowicie zdaniem WHO wszelkie przepisy prawne dotyczące tego, że rodzice powinni wyrażać zgodę na świadczenia medyczne czy zabiegi w zakresie tak zwanego zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, powinny zostać zniesione. Innymi słowy, WHO proponuje, żeby rodzice nie wiedzieli o tym, co robią ich dzieci w tym zakresie. Chociaż te same dziecko, na przykład idąc do lekarza na zabieg związany z na przykład operację, czy zabieg związany na przykład ortopedyczny, musi mieć zgodę swojego rodzica, to już na przykład dziecko poszukujące tabletek antykoncepcyjnych, czy jeszcze gorzej, chcące usunąć własne dziecko, takiej zgody i wiedzy swoich rodziców zdaniem WHO nie powinno się od tych rodziców wymagać. I tak na sam koniec takie pytanie, co Polska może zrobić właśnie w tej kwestii, w kwestii przywrócenia WHO do swoich pierwotnych zasad? Naszym zdaniem tutaj to właśnie od państw takich jak Polska wszystko tak naprawdę zależy, dlatego że to państwa w dużej mierze finansują WHO i od ich właśnie woli zależy to, jak WHO będzie funkcjonowało. Oczywiście głos Polski na pewno sam w sobie jest oczywiście bardzo cenny, natomiast niewystarczający, dlatego naszym zdaniem poza wyrażeniem tego typu stanowiska Polska powinna szukać również koalicjantów, którzy również zainteresowaliby się tym, co się dzieje w WHO i wyraziliby sprzeciw wobec tego, w jakiej formie WHO obecnie działa. Naszym zdaniem tutaj jest wielu takich potencjalnych partnerów, jeżeli chodzi o takie działania. Mam tu na myśli chociażby Węgry czy Stany Zjednoczone, które tak silnie wypowiedziały się przeciwko działaniom WHO. Dodajmy, że Stany Zjednoczone stanowią największego fundatora Światowej Organizacji Zdrowia. Dokładnie. Także tutaj jakby jest naprawdę dużo możliwości do tego, żeby taką koalicję stworzyć i żeby realnie wpłynąć na to, co w WHO się dzieje. Oczywiście wymagany jest w tym celu jasny, stanowczy sprzeciw i wyraźny głos. Natomiast do tej pory Polska
miała kilka takich bardzo pozytywnych działań związanych z właśnie sprzeciwianiem się tego typu koncepcjom, które promowane są przez WHO. Wystarczy wspomnieć chociażby sprzeciw Polski, Węgier i Stanów Zjednoczonych wobec organizacji szczytu w Nairobi w listopadzie zeszłego roku, czy sprzeciw też Polski, Stanów Zjednoczonych i prawie 30 innych państw dotyczący włączenia prawa reprodukcyjnego i seksualnego do tak zwanego powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, które również jest koncepcją promowaną przez Światową Organizację Zdrowia. Także tutaj jakby naszym zdaniem jak najbardziej jest pole do tego, żeby Polska działała. Jest duże zainteresowanie państw, które również chciałyby przeciwstawić się temu ideologicznemu dyktatowi WHO, w związku z czym ten głos, ta akcja jest jak najbardziej, szczególnie w chwili obecnej, ma szansę na powodzenie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem była Karolina Pawłowska, dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie i zachęcam do podpisywania petycji. My również zachęcamy. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.